Oblicz długości boków równoległoboków. Jeżeli jeden z nich ma 7 cm, a obwód jest równy 46 cm. Mamy tutaj równoległobok. Przypominam, że równoległobokiem jest wielokąt, czyli w tym przypadku to jest to czworokąt, który ma dokładnie dwie pary boków równoległych. I z treści zadania wynika, że jeden z boków ma długość 7 cm, więc na przykład niech to będzie ten zielony bok, tak? On ma długość 7 cm. Więc przypominam, że bok leżący naprzeciw ma tą samą długość, więc również będzie miał 7 cm. Wiemy też, że cały obwód, czyli suma długości wszystkich boków wynosi 46 cm. To jak to zadanie obliczymy? Od całego obwodu odejmiemy te dwa boki i podzielimy na dwie części, ponieważ mamy dwa boki do obliczenia. No i teraz dodajemy do siebie te boki, które już znamy. Długości tych boków 7 cm plus 7 cm to jest 14. Czyli wiemy, że suma tych dwóch boków jest 14. I teraz wystarczy od całego obwodu, czyli od 46 cm, odjąć długości tych dwóch boków, które już znamy, to wyjdzie nam 32 cm i te 32 cm należy rozdzielić na dwie części, bo dwa pozostałe boki mają tą samą długość, więc na dwie równe części rozdzielamy. 32 podzielić na 2 to jest 16 cm, więc pozostałe dwa boki mają długość 16 cm, po 16 cm. I w ten sposób obliczyliśmy długości boków tego równoległoboku. 7 cm, 16 cm, 7 cm i 16 cm. Dziękuję.